Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu na offroadowym szlaku. Mam na imię Darek. Ja jestem Karol. I korzystając z tej pięknej pogody, wreszcie mogliśmy wyjść z garażu i skorzystać z tego słońca. Porozmawiamy sobie dzisiaj o takim fajnym temacie. Nie wiem, czy słyszałeś, strefa czystego transportu. Słyszałeś o czymś takim? Niestety tak, niestety słyszałem. I jak pewnie dobrze wiecie, taka strefa została wprowadzona w Krakowie. I jest planowana do wprowadzenia w kilku następnych miastach. Jak myślisz, jakie miasta następne? No, znając życie, to pewnie coś dużego, czyli pewnie albo Poznań, albo Łódź, pewnie Warszawa. W Gdańsku to mają to pewnie w nosie, bo tam bardzo wieje. Wrocław w zasadzie póki im wieje, jest dobrze, jak im nie wieje, to jest bardzo źle. A Śląsk to Śląsk. No. Lubimy Śląsk, ale generalnie Śląsk ma trochę inne domy. Właśnie lubimy, dlatego że oni tam nie mają takich problemów. U nas się wiecznie coś robi. Dla przykładu, tak, Warszawa i Łódź to są następne miasta, które chciały wprowadzić tą strefę, ale wstrzymały się. Wstrzymały się dlatego, że aktualny stan strefy, który miał być wprowadzony w Krakowie i ta uchwała to jakby została podpisana przez prezydenta i przez radnych, wojewoda zablokował, zaskarżył tą ustawę. Powstrzymam się generalnie od znaków do kamery, bo to nie ma sensu, ale nie, no to dobrze, że to wstrzymał, bo generalnie problem jest taki, że jakby ustawa była na tyle problematyczna, że wymagała od mieszkańców bardzo dużej ilości zmiany, jeżeli chodzi o objętościowe ilości samochodów, które były tak naprawdę w gminie Kraków, czy tam w mieście Kraków, że to było, no, bardzo dużo tego było. Ile to procentowo było? Dużo było, bo oni tak naprawdę nie mają danych na temat samochodów w ogóle, które mają w Kraków. W ogóle Kraków, jeśli chodzi o liczbę samochodów, to jest jedna rzecz. Weź pod uwagę, ile samochodów napływa do Krakowa każdego dnia, to jest raz. Ile samochodów tutaj jeździ, nie będąc zarejestrowanym w Krakowie, bo nie masz takich obowiązków przez jakiś czas, więc to generalnie... Nie masz, nie masz obowiązku w ogóle auta mieć zarejestrowanego. Znaczy inaczej, no przecież możesz codziennie przyjeżdżać z gminy ościennej i mieć to tak naprawdę w nosie. Tak, dokładnie. Tylko, ale kto by tak naprawdę to respektował? Czy możesz wjeżdżać, czy nie możesz wjeżdżać? No i to jest, jak dla mnie to jest bardzo złożony temat, bo żeby nie było, ja ani nie jestem odchylony w jedną stronę, ani w drugą, czyli ani nie jestem ekoterrorystą, ani to nie jest tak, że totalnie mam to gdzieś, bo jeżdżę samochodem, który spełnia najwyższą normę euro, jeśli chodzi o daily. Korzystam z odnawialnych źródeł energii. Sortuję śmieci, więc generalnie staram się, tak? Tak bardzo znaczy, normalnie, jak normalny człowiek, tak? Znaczy każdy z nas się stara, żeby wyjść z tego, znaczy z naszej dwójki, z naszymi generalnie rodzinami. Staramy się jakby do tego podejść normalnie, ale jakby ekoterroryzm i przeginanie... Każda skrajność prowadzi do problemów, tak? Bo jakby wprowadzać to jakby delikatnie, normalnie do tego podejść, powiedzieć na przykład, że od przyszłości nie będziemy robić tego typu rzeczy, to okej, ale jakby forma tego wprowadzenia, no w ogóle jaka, inaczej, może przedstawmy, jaka była forma, bo to chodziło o to, że do 2024 czy 6? Zaczynamy od 4, potem jest 6 i to już jest tak by dzień, od którego już te wszystkie najrestrykcyjniejsze normy obowiązują. No tak, bo tam było tak, że do 2024 to chyba tak, było Euro 4. Tak, czyli tak naprawdę, tak, tam są wyjątki dla osób, które kupiły samochód przed końcem marca 2023 roku, więc dla nich są tam delikatne wyjątki, ale poza nimi generalnie od 26 roku samochodem niespełniającym dieslu Euro 5. Ale w dieslu, bo w benzynie było jakoś Euro 3. Euro 3, no. Tak, więc generalnie ten samochód to jest rocznik 2010 albo 11. Więc generalnie jeżeli się uda, to on będzie mógł wjechać. A uważam, że to nie jest jedna ze starszych terenówek, które jeżdżą. Ale to właśnie, to jest paradoks taki, że on będzie mógł wjechać. Każdy samochód będzie mógł wjechać, nawet z formą, może nawet z normą Euro 0. Tylko trzeba będzie zapłacić. To jest paradoks jakby tej całej sytuacji, bo chyba w Londynie tak jest, że tam są, ze względu na to, że im starsze samochody, tam są strefy i tam jest to podzielone. Tak, tam jest podzielone, ale generalnie u nas dostajesz karę, mandat za to, że wjedziesz oczywiście samochodem, który nie spełnia tej normy, ale wróćmy trochę do początku. Dlaczego ja uważam, że to jest w ogóle zrobione tak trochę bez sensu i trochę dziwnie, szczególnie w kontekście offroadowych, czy w ogóle samochodów. Przede wszystkim jedna rzecz, która mi się nie podobała, gdzie słyszałem na każdym kroku od wszystkich radnych, to mogę to powiedzieć, kłamstwo, w którym oni mówią,
że ze względu na to, że wprowadzono możliwość ustanawiania takich stref, to oni są zobligowani, żeby ją ustawić. To nie jest prawda. Nie, oni mogą, ale nie są zobligowani, nie, więc nie wciskajmy mieszkańcom kitu i kłamstwa. To jest jedna rzecz. To jest problem, to co nie. Jeżeli chodzi o ich wypowiedzi, jakby ich teorie i tak dalej, i to, jak oni wykorzystują generalnie jakby podchodzenie do tego, że tam ślad węglowy i tak dalej, a sami nie jeżdżą samochodami, które są, nie wszyscy są, nie wszyscy poruszają się samochodami, które spełniają jakby normalne podejście ekologiczne, typu, nie wiem, elektryk, hybryda, czy jakieś takie proeko samochody, tylko na przykład, no, nie jeden, nie wiem, samochód typu limuzyna z dużym silnikiem benzynowym, z dużym silnikiem diesla, jakoś nie ma problemu, tak, żeby jeździć szoferką to tamtą, no bo nie mówię, że każdy, ale niektórzy jeżdżą tam rowerami, no ale ci, co najbardziej krzyczeli, no to różnie. No i tak, więc to jest taka pierwsza rzecz, gdzie uważam, że powinniśmy to wiedzieć, że oni nie muszą, oni mogą. Więc okej, doszli do wniosku, dobra, wprowadzimy, będzie lepsza jakość powietrza. W Krakowie faktycznie to powietrze jest takie średnie, ale, zazwyczaj. No tak, tylko weźmy uwarunkowania geograficzne. W Kraków, jako przykład, weźmy uwarunkowania geograficzne. Kraków jest taki problem, że jest w Niecce. Z każdej strony, jak wyjeżdżasz z Krakowa, jedziesz pod górę, koniec. I czy to jedziesz w stronę Świętokrzyskiego, czy w stronę Nowego Targu, czy w stronę zachodnią, czyli na Śląsk, czy w stronę wschodnią, jedziesz zawsze pod górę. I to trzeba sobie wziąć pod uwagę, że w Krakowie jest w ciągu roku średnio 100 dni bezwiecznych. Że dzisiaj wieje, no to trafiliśmy na dzień wieczny. No sorry, no tak się zdarza. Nie sprawdzałem jakości, ale pewnie jest dość dobra. No i doszli radni do wniosku, że w takim razie trzeba wprowadzić tą strefę. I pierwsza rzecz, którą uważam, że no troszeczkę wylano dziecko z kąpielą, to doszli do wniosku, że dobra, to wprowadźmy tą strefę w całym Krakowie, tak, w całej obrębie granic administracyjnych Krakowa. Tylko to po jest, co? To jest głupie. Znaczy, zacznijmy od genezy jakby całego problemu. Bo genezą całego problemu, jeżeli chodzi o Kraków i działanie radnych, tych proekologicznych, bo problem taki, że w Krakowie od zawsze jest smog. Smog, jak już wcześniej ustaliliśmy, był kwestią geograficzną. Czyli generalnie tu nie wieje, to i tak dalej, i tak dalej. Że nie wieje, no to czym ludzie palą w piecach, no to już jest inna zabawa, bo generalnie są śmieci, które się pali w dzień, są śmieci, które się pali w nocy. Była wymiana pieców. Fantastycznie, że do tego podeszli. Że nie palimy węglem, i tak dalej, i tak dalej. I źle, że do tego podeszli, ponieważ problem był taki, że trzeba było tylko skwalifikować węglem, którym się powinno palić, bo dobrej jakości węgiel jest dobrym paliwem i tanim paliwem. Przecież jakoś jak, ale tylko tak, w domach nie można palić węglem, ale w elektrociepłowni Kraków już wolno palić węglem. I ja z tym problemu. Być może. To jest bardzo złożony problem, jeśli chodzi o jakość powietrza. No ale wracając do strefy, mamy strefę w całym mieście i moje pytanie brzmi takie, no to gdzie mam zostawić samochód, jak przyjadę do miasta, skoro nie mam nigdzie miejsca, gdzie mogę za granicą miasta, jadę sobie od Niepołomic, gdzie zostawić samochód i na co się przesiąść, żeby... A czy nie, możesz wjechać do miasta, oczywiście, że możesz, tylko zapłać. No nie, no nie możesz wjechać do miasta, jeżeli nie masz samochodu spełniającego normy, dostaniesz mandat. Nie, możesz, właśnie o to chodzi, że możesz, tylko musisz zapłacić za wjazd. No dobrze, no ale normalnie ludzie jednak chcą przestrzegać prawa, tak? Czyli... Ale nie, chodzi o to, nie chodzi o mandat, chodzi o to, że w tej ustawie było napisane, że możesz, tylko musisz uiścić opłatę. Nie, tam nie masz zakaz wjazdu. Nie, masz opłatę, właśnie o to chodzi, że tam jest napisane, że jest opłata w wysokości takiej i takiej i roczna opłata, bo sam sprawdzałem pod kątem swojego samochodu terenowego, który, no, ja mieszkam akurat w obrębie miasta Kraków i auto jest starsze niż tam, powiedzmy, te wszystkie normy. I tam jest napisane, możesz wjechać, ale opłać. Okej, będą kontrolować każdy samochód, który nie ma naklejki umożliwiającej... To jest dla aut, które wjeżdżają... które mogą, bo jakby konstytucyjnie nie mogą ci zakazać wjazdu do miasta, bo nie ma czegoś takiego, tylko problem jest taki, że oni sobie wymyślili, możesz wjechać za strefę, tylko zapłać. Na przykład abonament roczny, tam chyba 500 zł miesięcznie, 500 zł miesięcznie będziesz musiał bulić, jeżeli nie, masz auto, które nie spełnia ci norm. Okej, to tym się jakoś widzę specjalnie nie chwalą? Nie, no właśnie o to chodzi, że nie chwalą się, bo no to jakby, to jest totalny bezsens. Jakby to jest totalny bezsens, tak samo jak w polskiej ekstraklasie to, że są przepisy, że musisz wystawiać młodzików. Ale jak zapłacisz 3 bańki, to już ich nie musisz wystawiać. Więc jak to Krzysiu Stanowski powiedział,
W zasadzie to jakbyś powinna być taka zasada, że jak zapłacisz 15, to możesz grać w 12. A jak 30 baniek, to możesz grać w 13. No w sumie jeden grzyb. Czyli to jest to samo. Jakby nie będzie tego zakazu, tylko trzeba będzie zapłacić. No jest to o tyle właśnie kłopotliwe, że masz całe miasto, czyli tak naprawdę tu nie chodzi o to, żeby się skupić na poprawie jakości powietrza gdzieś w Krakowie, w centrum, bo tu my w tej chwili jesteśmy akurat w Krakowie, wiem, że to nie wygląda, ale tak. Jesteśmy w granicach administracyjnych Krakowa, co prawda przy samej granicy, bo tu już są Niepołomice albo brzegi, whatever, po drugiej stronie Powiat Wielicki. Tak. I tutaj problemu z powietrzem nie ma, ale wjechać tu nie będzie też można zgodnie, tak. Zgodnie z przepisami. Więc gdyby na przykład ograniczyć tą strefę, nie wiem, do drugiej obwodnicy Krakowa. Do centrum. Do centrum, czyli tam, gdzie faktycznie no, te samochody są niepożądane. Po drugie, nikt taką terenówką tam by się nie pchał, bo po co? Tam no, nie podejrzewam, ma. Że jest kwestia tam mieszkańców, że podejrzewam, że tam będzie paręnaście takich samochodów. Powiedzmy na całe miasto, które będzie mieszkało w tym centrum, tak? Poniżej tej normy. Ale z drugiej strony, jaki to jest. Jakby skupienie się na samochodach jest tak głupie, bo. Tak, bo to jest też istotne, że tak naprawdę odsetek tych wszystkich cząsteczek, gazów, problemów z jakością powietrza produkowany przez spaliny samochodów. To jest znikoma wartość. Znaczy, zaraz ktoś przyjdzie i powie, że jest inaczej. Tylko tak, rok 2019, marzec, czy 20, kiedy była pandemia? 20. No. 20, marzec. Wszyscy siedzą w domach, zakaz wyjazdu i tak dalej. Ruch na ulicach może był, nie wiem, 10-15% normalnego ruchu ulicznego, bo reszta nie mogła wyjeżdżać i tak dalej, i tak dalej. Był smog? Był. A jakoś ruch uliczny nie był, jakoś ruchu ulicznego nie było. No to jakby... Pierwsze badanie, które jest organoleptyczne i zostało przymusowo stworzone, no powiedzmy, taki przypadek losu i tak dalej, to czemu nie podaje tego nikt w przykładach? Czemu? Ludzie siedzieli, palili i tak dalej. Problem był taki, okej, dobra, w Krakowie wymieniliśmy te piece i tak dalej, ale są gminy ościenne i tutaj nadal ułożenie geograficzne, że Kraków jest w Nitce, więc to wszystko spływa, to nie wieje. Jak zaczyna wiać, to potem jest, nie ma problemu, tak? Tak, no i stan aktualny faktycznie mamy taki, że faktycznie, że wojewoda zaskarżył tą decyzję. Zaskarżył ją z dwóch powodów. Jeden oczywiście z powodów takich prostych do przeskoczenia, czyli tam jakiś brak planów oznakowania, no takie administracyjne rzeczy, które można oczywiście w dwa dni pewnie nadrobić. W Krakowie? Więc, no dobra, dwa miesiące, trzy. No do pół roku, no. I to można nadrobić, oczywiście z tego można się bardzo łatwo obronić, ale drugą rzecz, którą zaskarżono, to jest to, że tak naprawdę obciążono obywatela koniecznością zmian, które nieproporcjonalnie przełożą się na polepszenie jakości powietrza. Moim zdaniem nawet w ogóle się nie przełożą jakby po polepszenie jakości, bo i tak jeżeli będzie to pozwolenie, to nie będzie miało dużej różnicy. Podejrzewam, że promil max parę procent, to będzie jakby... To będzie maksymalna różnica, jeżeli chodzi o całość, a nie zostanie zażegnany problem, bo problem jest inny. No, jakby. I co, wsadzi, będzie sobie, powiedzmy, mamy czasy, jakie mamy. Nie każdego stać, nie każdy ma możliwość. Nie każdy jeździ starym samochodem dla przyjemności. No może, że to jest, nie wiem, patrol, tak? Z przeszczepem jest bardzo ładnie zadbany, albo no, Toyota, która tam jest z lat 80. Ale no tak? To powiedzmy, że już pali o terenówki, tak? Bo jesteśmy tutaj niszą. To już rozmawiamy nawet o wszystkich. No ale ktoś sobie prowadzi sobie swoją działalność, no... Dotknęła go pandemia, kryzys to, tamto, siąto, no i po prostu go nie stać na zmianę samochodu. No nie stać go, no nie jest w stanie, no nie będzie się kredytował, bo generalnie kredyt to nie zawsze jest jakby rozwiązanie. No i ma kredyt wziąć na samochód i potem wiązać ledwo koniec z końcem, bo jeden czy drugi polityk sobie tak wymyślili, bo mu synek zakaszlał. No żyjmy wszyscy. I... No taki 10-letni samochód, 10-12-letni samochód, teraz żeby taki się nadawał do jeżdżenia. To bus? To autobus, to ile trzeba? Znaczy, autobus, czy mówisz o busie Jezus, takim? Mówię o aucie. 10-13-letni samochód, żeby się nadawał do jazdy. Gdyby no teraz tak, chciałbym no to powyżej, kupić. No bo tam było tak, powyżej 2010 tak. roku, jak patrzyłem na samochody, patrzyłem powyżej 20, taki powiedzmy, że osobowy, okej, okay, możesz jakieś zacząć... Jakieś takie kombi, kompakcik, tak? No to myślę, że tak trzeba zacząć liczyć od 20, nie, mniej. Od 15 tysięcy, no musisz zacząć tak 15 tysięcy spokojnie licząc.
Tu już masz, powiedzmy, że tak na granicy możliwości. Czyli pewnie 20 30, do 30. No i wiesz, tam w górę, no od 15, 15 to musisz zacząć, to masz tak, powiedzmy, że na granicy możliwości. No to masz jakby całość. No, ktoś mi powie, że albo kupisz za 10, to tamto. No ale jeżeli ktoś jeździ autem za 2000, za 3000, bo po prostu na jego go stać, no to jakby wyciągnąć z kieszeni dychę, bo nie wiem, ma remont domu, bo to, bo tamto, bo inne przypadki. No to nie, to tak, to nie ma tak, że każdy zarabia w tym państwie, w tym mieście, nie wiem, dychę plus i w zasadzie dla niego to nie ma większej różnicy. Tak jest, więc według mnie, żeby było konstruktywnie oczywiście, to uważam, że ta strefa jest dobrym pomysłem, nawet w sensie ograniczenia ruchu w centrum, bo on jest w ogóle tam niepotrzebny. Centrum nie, staje się bardziej takie... Centrum jest fantastycznie skomunikowane. Tak, więc tak czy siak nikt tam nie chce jeździć, w większości. Więc... W szczególności, co mieszkają w Krakowie, tak. Więc no, centrum jest bardziej do ruchu takiego pieszego, turystycznego. Ja jestem z tym okej. Okay. Nie wjeżdżać tam samochodami starszymi, też jestem z tym w ogóle okej. Okay. To nie ma potrzeby. Tak, ale miasto jakby poza drugą obwodnicą jest jakby miastem, gdzie musisz się poruszać w jakiś sposób. Zawsze gdzieś musisz dojechać, więc to uważam, że to już jest taka duża ingerencja. Szczególnie, że w zamian nie dano nam nic. Ani żadnych dopłat, ani pomocy w sprzedaży, kupieniu. Moment. Z dopłatami to generalnie zwolnimy, bo to jest temat taki teraz aktualny. Jakby zwolnień podatkowych, o. Jakiejkolwiek korzyści, jeżeli ja mógłbym, nie wiem, od podatku sobie jakąś część takiego nowego samochodu odpisać, to uważam, że to już jest jakiś ruch w dobrą stronę, tak? A to być może ktoś by chciał. Tu ci nakładają zakazy i nakładają ci zakazy i nic więcej, koniec, kropka. I to jest w ogóle jeszcze bardzo ciekawe, z tej całej ustawy wyłączeni są wszyscy, którzy robią jakiekolwiek usługi, jeśli chodzi o drogi, czyli te wszystkie ciężarówki, które remontują nam drogi, wszystkie śmieciareczki, wszystkie autobusy, wszystkie takie rzeczy, których jeździ dziennie pewnie tysiące po mieście, są całkowicie wyłączone spod tego. Ja rozumiem, te pojazdy są bardzo drogie i tak dalej, ale jeżeli tworzymy zasady, to jakby trzymajmy się ich. Ja rozumiem, ja na przykład cenię sobie, że w Krakowie tabor komunikacyjny typu MPK jest bardzo nowoczesny. Tak. To trzeba przyznać, że tam faktycznie podchodzą do tego tematu. To jest chyba jeden z najnowocześniejszych albo najlepszych, jeżeli chodzi o w Polsce, no w Krakowie na pewno. Czasami się zdarzają stare tramwaje, akwaria, ale jeżeli chodzi o maszyny, no to ja nie mam nic przeciwko, żeby generalnie pracowały nowe, no ale jakby trzymajmy się wszystkich, tak? Tak, no to teraz polega to na tym, że na przykład ktoś, kto prowadzi, nie wiem, montaż klimatyzacji, piekarnie, dowozi jedzenie, to już jest traktowany inaczej. On musi skończyć pieniądze na to, żeby pojechać do tej strefy, bo nawet jeżeli nie mieszka tam, no to ma tam zlecenia, może tam mieć, tak? Więc musi tam odjechać. Znaczy, no paradoks jest taki, że no, albo będzie musiał płacić po prostu miesięczny, no nie nazwę tego inaczej jak haracz. No bo to jest myto. Zmieni, no. O, nie, to jest myto, to jest po prostu myto za przejazd. Inaczej, albo to, no albo generalnie zmiana pojazdu. No, fajnie, że niektórzy, powiedzmy, że będą jakby na tym etapie zmiany, no na pewno się paru takich trafi, że po prostu weźmy nowsze, etc., etc. No ale czasami to będzie mocno problematyczne, no później zacieśnienie pasa. Znaczy jakby sens tych pro-eko, że tak powiem, głąbów czasami jest śmieszny, bo to są ludzie, którzy patrzą tylko i wyłącznie na jedną stronę medalu. Chcą zrobić proekologiczne miasto, proekologiczne jakby postępy, ale też nie widzą jakby drugiej strony, że stworzenie tych proekologicznych rzeczy czasami tworzy taki sam, jak nie większy ślad węglowy, gdyby to zostawić w obecnym stanie rzeczy, tak? No tak, no i nie wszyscy niestety w Krakowie, nie wiem, pracują w jakichś wielkich korporacjach i zarabiają nie wiadomo ile pieniędzy, żeby to wszystko, tak jakby móc sobie zmieniać samochody co 2 lata dla przyjemności. No tak to niestety nie wygląda, pomimo że Kraków bardzo promuje się na takie miasto, to niestety jest też druga strona. Nie, nie jest. Nie jest takim miastem i to trzeba być świadomym, jak się tutaj mieszka, bo jakby to, co się kreuje w mediach, to, co niektórzy politycy bądź radni kreują i mówią, jakie to miasto nie jest cudowne, zielone, ile to jest terenów zielonych. Znaczy jest bardzo dużo. Chociaż uważam, że będąc na przykład na Śląsku, uważam, że jest ich więcej.
No, taki paradoks. Znaczy, tu jest ciekawie, bo to jest tak, że tutaj się przeplata, tu są parki, tu, tam, to, śram, to, ale na przykład wjeżdżasz na zabetonowane osiedle i tam na przykład deweloper kładzie trawę na dachu, żeby jakby objętościowo się ogarnąć, jeżeli chodzi o ilość zieleni, bo takie są przepisy. Albo ścina jakieś tam piękne, wysokie drzewa, bo mu generalnie korzenie na przykład podbudują chodnik i robi małe drzewka, które potem i tak wytnie, bo będzie mógł je do jakiegoś tam czasu wyciąć. No generalnie miasto absurdów, jeżeli chodzi o tereny zielone i tą całą ekologię. A strefa SCT to jest jeden wielki kit, która była zresztą na Kazimierzu. To była strefa chyba ograniczonego ruchu. No, tak. Coś podobnego, no ale powiedzmy, że okej, okay, no wokół okrąglaka. Czy Placu Żydowskiego? Nie wiem, tam trwała chyba pół roku, rok. Coś tam nie pykły mieszkańcy, a że obroty spadły. No tak. Na Kazimierzu. No ja się nie dziwię. Ja... Czyli co? No nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o pieniądze. No, jak zawsze. No czyli tu to samo. A co wy myślicie w ogóle o strefie czystego transportu, tej, którą próbowano wprowadzić w Krakowie w ogóle jako pomysł całościowy i czy to w ogóle ma jakieś znaczenie i jaki to ma wpływ na terenówki, które raczej są wiekowe, no bo z tych nowszych terenówek po pierwsze nie każdy może sobie pozwolić na jakikolwiek nowszy samochód, po drugie te samochody moim zdaniem są coraz mniej terenowe, są wyjątki oczywiście, więc nie generalizuję, ale raczej te stare konstrukcje wytrzymują najwięcej. Podzielcie się z nami w komentarzu, zapraszam do komentowania, suba, lajka i widzimy się, mam nadzieję, że na kolejnym odcinku w tak pięknej scenerii jak dzisiaj. Dzięki.